Proszę Państwa, wieczorami w piątki program LEGO Masters. Wczoraj w odcinku czwartym Mateusz Kopruski tutaj jest z nami dzisiaj. Dzień dobry. Wczoraj niestety Mateusz odpadł w parze ze swoim kolegą Piotrem Rybakiem. Mateusz, powiedz, ty masz w domu dużo klocków w ogóle? Można powiedzieć, że dużo, ale to jest zawsze ta chęć posiadania jeszcze większej ilości. Żeby było jeszcze więcej. A jeszcze masz to wszystko więcej. W postaci, tak jak na przykład sześciolatka ma w takich większych skrzyniach pomieszane wszystko i potem to trzeba wysypać na dywan? Czy ty masz jak warsztat samochodowy albo, nie wiem, sala chirurgiczna, że wszystkie narzędzia mają swoje miejsce? Tak szczerze to pół na pół. Pół na pół. Z większej części mam już posegregowane, ale jak nowe pyby się pojawiają, to wiadomo, na samym początku, jak na przykład nowy zestaw kupuję, składam go, a później go rozłożony wrzucam do pudła i tam czekają na segregację. I na czas. Segregację. Dzisiaj, Mateusz, co będziesz robił? Samochód. Samochód. I mamy na niej... tutaj dużo kółek jest, więc... musi być samochód, tak, musi jeździć. Masters mistrzowie albo tłumacząc mistrzostwa. Obok mnie jeden z takich mistrzów, który niestety wczoraj odpadł, Mateusz Kopruski. Mateusz jest absolutnie normalnym 30-kilkulatkiem, który po prostu ma pół mieszkania w LEGO. Zbiera, kolekcjonuje, segreguje, buduje. Spotkam się z nim chwilę po 10:30, porozmawiamy i Mateusz opowie więcej o tej wielkiej, wielkiej pasji i o tym, jak tworzy z LEGO. Ja mam tylko jedną pretensję, Mateusz. Nie zrobiłeś ani jednego łysego ludzika, ale o tym porozmawiamy po 10:30. Buduj, buduj. Do zobaczenia. Jest łysy ludzik na widowni, patrzy, tutaj podjechał jakiś dziwny pojazd. Mateusz Kopruski ze mną, uczestnik programu LEGO Masters. Wczoraj niestety odpadli z Piotrem Rybakiem. Zbudowałeś bardzo fajny pojazd, ja bym takim chętnie pojeździł. Poważny młody człowiek, 30 ile lat? 31. 31, więc jest absolutnie normalne, że w tym wieku pół mieszkania zawalone jest LEGO. Czy mieszkasz sam? Z dziewczyną mieszkam i dwoma kotami. I dwoma kotami. No właśnie, jak reagują koty i dziewczyna na tą furę LEGO w mieszkaniu? No tak, dziewczyna ma te same zainteresowanie, tak, że uwielbia klocki składa, a koty... Różnie. Różnie. Ale w każdym razie nie próbowały nigdy jeść, chwała Bogu. Oczywiście, nie. Że próbowały. Próbowały. Tak, czasami się zdarzało właśnie z młodym kotem, tak, że w nosy przynosił minifigurki do łóżka nam, żeby się bawić. Brał po prostu w zęby, wskakiwał. W tym domu wszyscy się bawią, LEGO, koty też. Dokładnie. Co więcej, z tego, co już mi zdradziłeś, a ja zamierzam od razu, ponieważ jestem nielojalny i po prostu Państwu od razu wszystko opowiadam, to nawet Twój pomysł na imprezę z Piotrem, to Wy sobie siadacie, i normalnie to Polacy siedzą przy stole i robią takie różne rzeczy, a wy sobie przy okazji też budujecie z klocków. No dokładnie, bo zawsze te klocki są na wyciągnięcie ręki, zawsze to po prostu można się zająć czymś. I nagle potem wychodzą takie pomysły, a zbudujmy coś takiego i fajnie. Oczywiście, tak wygląda przeciętna polska impreza. Ciekawa rzecz dotycząca klocków, właśnie się dowiedziałem. Jeśli chodzi o klocki, proszę Państwa, niektóre z nich z biegiem czasu stają się coraz cenniejsze. Dokładnie. Które klocki zyskują na cenie? Klocki, które występowały w jednym, dwóch zestawach i to naprawdę było na przykład dawno temu, w latach 80. i 90. i ceny pojedynczej takiej części mogą ponad 100 zł na przykład. Na przykład taki malusieńki może wtedy kosztować 100 zł jeden? Dokładnie. Niesamowite. Czy masz takie klocki i czy jesteś w stanie oszacować, jakiego rzędu majątek wpakowałeś w te klocki? Oszacować nie jestem w stanie, bo nie mam wszystkich części spisanych. No. A zestawy mam od lat 80. aż do współczesnych, można powiedzieć. Ale pewnie gdybym powiedział, że jesteśmy gdzieś w okolicach wartości samochodu nowego, średniej klasy, to bym nie skłamał. Tak, to by mnie skłamał. Proszę Państwa, Mateusz Kopruski z jego bardzo ciekawą pasją. Dziękuję, że dzisiaj wpadłeś. Dziękuję za rozmowę o klockach, o pokaz tego, co można robić. Państwo więcej zobaczą w programie LEGO Masters. Bardzo dziękuję za spotkanie. Ja również.